jedziemy na kolejne solarobranie. Tym razem do miejscowości Siedlęcin. Jest tam taki, się nazywa gościniec, Perła Zachodu. Ale słońce mnie razi. Także witam wszystkich. Za mną jest właśnie budynek Perła Zachodu, taki gościniec nad tutaj jeziorem Modrym, o ile dobrze pamiętam. A ja idę po pierwszą moją puszkę, która znajduje się właśnie gdzieś tutaj na murku, była taka kamuflowana. A już widzę, jest. No akurat teraz jest taka pora roku, że liści nie ma, ale naprawdę tak jest pięknie. No już końcówka roku, tak zaczynam ściągać moje puszki i zaczynam montować kolejne. No i teraz pytanie takie mam. Ściągnę tą puszkę i nie wiem, jaki efekt będzie. Czy będąc tu montować kolejną od razu puszkę, czy dać sobie spokój i dopiero po otworzeniu puszki i zobaczeniu efektu zamontować kolejną. Postaram się może zamontować dzisiaj coś jeszcze. Gdzieś ukryć w jakimś miejscu, bo tu jest tak ładnie. Szkoda by było marnować czasu na kolejny przyjazd i montaż. Dlatego ściągam tą puszkę. Mam jeszcze jedną tam u góry. Tu wejdziemy zaraz do góry, wam pokażę. No i zamontuję kolejną, ale tego gdzie zamontuję wam nie pokażę, żeby ktoś czasem nie przyjechał i nie buchnął mi tutaj. Na szczęście 2-0 dla mnie, dwie puszki zamontowane, dwie ściągnięte. Ale jak będziemy wracać, tam po drodze jeszcze jest taka tama nad tym jeziorem i tam też mam puszkę zamontowaną, ciekawe czy tam przetrwała. Chciałbym, żeby było 3-0 dla mnie. Także korzystając z okazji, jeszcze zrobimy tutaj zdjęcie kamerą otworkową na papierze fotograficznym. Tu mi się miejsce to właśnie podoba, spójrzcie. Taki kadr. Tak jest, wszystko się zgadza, teren monitorowany, ale przeze mnie, moimi kamerami. Spójrz, jak fajnie to wygląda ta tama.